Napiszcie mi, kurde, bo żebym nie zrąbał kuchni. O, jakie gorące! Już mi to zaczyna drażnić, ale już się zdenerwowałem. Proszę Państwa, dzisiaj robimy elektrykę. To znaczy, robimy elektrykę. Trzeba poprowadzić wszystkie przewody po całym domu, żeby mógł mnie znowu odwiedzić dziadek, aby to wszystko popodłączać. Zaczynam od kuchni. Tutaj mam mniej więcej rozrysowane na ścianie, jak mają iść przewody. Tu już jest jeden puszczony. On jest oczywiście odłączony, nie ma w nim prądu, wszystko jest w porządku. Musimy sobie przytwierdzić tutaj przewód. Tu będzie puszka, pod ten kabel. Pod 3,5 albo 4. I z tej puszki będziesz szedł, będzie takie rozgałęzienie, które idzie już tutaj i idzie tutaj. Tędyk będzie sobie szedł kabel, tu, tam będzie wchodził i on będzie sobie szedł do łazienki, tu, gdzieś tu, bo tu będzie umywalka, a pod umywalką będzie podgrzewacz na wodę, więc tutaj też będzie ciągnięty gruby kabel. 3,5 będzie sobie szedł tędyk i razem z kablem będzie szedł sobie, obok niego będzie też szedł kabel 2,5. Czy jakoś tak? Tu już będą normalnie gniazdka na 2,5, tu, tam będzie pod zmywarkę i oddzielny kabel idzie właśnie na siłę pod podgrzewacz na wodę. No i być może jeszcze od niego pod pralkę i ewentualnie suszarkę. Proszę Państwa, partnerem tego odcinka jest STS, legalny polski bukmacher z najlepszymi bonusami na rynku, który posiada super ofertę przywitalną. Z kodem Hubert możecie odebrać pewne 1560 zł. Na bonusy składają się bonusy przy 3 pierwszych wpłatach. Dodatkowo w ofercie STS posiada zadania do wykonania, po wykonaniu których możesz otrzymać dodatkowe 60 zł. Super opcją jest pierwszy zakład bez ryzyka do 100 zł. Stawiając stówę na to, że w finale Ligi Mistrzów będzie seria rzutów karnych, możecie zgarnąć 651 zł i 20 groszy. Ale jeżeli zakład się nie powiedzie, kasa wraca do Was. Coś pięknego. W skrócie, wygrana lub zwrot. Link do rejestracji znajdziecie w opisie oraz w karcie w prawym górnym rogu. I pamiętajcie, kod Hubert. Oferta jest tylko dla osób pełnoletnich. Przydałoby się przesunąć tą machinę. Ona ma specjalne rączki. Właśnie, muszę iść jeszcze po peszle, bo kabel będzie puszczony po ziemi. Proszę Państwa, mamy peszle. Jeżeli chodzi o koszt peszli, to jest to 0 zł, ponieważ zarąbałem to rodzicom. Ale spokojnie, trochę sobie podbiorę, tyle ile potrzebuję, a resztę im oddam. Ten przewód na razie, nie wiem w zasadzie po co on, dobra, na razie, a, on idzie tu, o, on idzie tutaj, ciach, tu będzie pod kontakt, ale ten sobie pójdzie, albo może od razu w narożniku, o, tam sobie zejdzie w dół i on sobie będzie szedł tędy, o, jakoś tak, więc on tędy, o, i tutaj, i on będzie w peszli, żeby mógł sobie leżeć na ziemi. Wiecie co, ten na razie zostawię, on niech sobie leży, nie mam pojęcia co z nim zrobić, więc to sobie zostawmy. On niech leży, co tu trzeba zrobić? Okej, okay, no to zrobimy tak, ja sobie sprawdzę wysokość. 40 cm nad ziemią będą kontakty, czyli tutaj muszę poprowadzić przewód. Tylko po co ta kreska w dół? Po co ja to robiłem? Tu jakąś kreskę walnęłem w dół i teraz nie wiem po co. Po co ja to zrobiłem? To jakieś kółko. Co ja tu narobiłem? Tu jest tak, tam będzie puszka, która rozgałęzia do góry na kontakt, to będzie właśnie ten 3,5 i stamtąd będzie szedł przewód do łazienki. No nie, ale teraz tak. Tu ma iść i tu ma iść tu, tu i dalej. Ale dlaczego w dół? Co ja tutaj zrobiłem? No, to mi teraz zadanie. Najgorzej jest zawsze zacząć. Jak już się zacznie, to leci. Ale początek jest zawsze najgorszy. Ale teraz weź myśl i zastanawiaj się, o co chodzi. Po co ja to zrobiłem? Nie wiem. Nie mam pojęcia, co mam zaraz zrobić. Może odpuszczę sobie tą elektrykę? Dlaczego ja tą kreskę walnęłem na dole? Na cholerę. A, chyba wiem. Tu ma iść przewód też 3,5. Tu rozdzielić na górę. I dalej już tu, w tą stronę pójdzie 2,5, a tutaj na ziemię ma iść też 3,5, który pójdzie właśnie po podłodze do łazienki. Chyba tak. Rozwiązałem. Tak mi się przynajmniej wydaje. Kurde, ja muszę sobie wziąć markera, nie? 3, tu będzie 2, czyli tu idzie 2. No, to będzie 2,5 dla mnie, wiadome. Tu idzie 2, tu idzie 3. Tu idzie 3. Myślę, że tak będzie lepiej sobie rozpisać. Czyli tu idzie 3 i tu na dół też pójdzie 3. Okej, tu na dół 3 i tu już do góry, bo stąd już będzie po prostu podłączona płyta indukcyjna i piekarnik. Jeżeli dobrze kminię, napiszcie mi, kurde, bo żebym nie zrąbał kuchni. Tu już idzie sobie na okap 2 albo 1,5, ale 2. Damy tutaj 2. Okej, i tu idzie dalej 2, czyli cały jest cały obwód 3 i on sobie idzie dołem do łazienki 3. I tutaj sobie po ścianie śmiga. Tędy śmiga, tam i tam idzie 2. I mamy wszystko rozwiązane. Na razie tego kabla tu nie będę ciągnął, nie ma sensu. Pociągnę sobie wszystkie 2, czyli tu 2, tu 2 i tu 2 pociągniemy po ścianie.
mamy przewód, mamy od widzów specjalne do ściany. To musi być proste. Rozumiem, jakiś laik by nie ogarnął. Ktoś, kto się na tym nie zna, nigdy nie robił. Ale ja? Ja nie ogarnę? Proszę Państwa, trzeba rozplątać cały kabel. Nie wiem, czy Wy też tak macie, ale mnie to zawsze drażni. Zwinę go, położę, a biorę już zaplątany. Tak samo ze słuchawkami. Nie wiem, czy macie tak samo, ale kiedyś jak nosiło się słuchawki na kabel, ładnie zwijałem w rulonik, chowam do kieszeni, wyciągam zaplątane. Jak? Czasem były takie supły, że to się nawet fizjologom by nie śniło. Jezu, nie pasuje końcówka. Serio? No to bierzemy tą. Tak wam powiem, te wiertło jest krzywe. Ale jak się kręci, to ono się kręci krzywo. A wiecie dlaczego? Nowe wiertło. Jeszcze go nie użyłem wtedy, nie? Miałem założone na wiertarce, sobie leżało oparte i nadepnąłem. No nie, i wygięłem wiertło. Pierwszy dzień. Nawet nie było użyte, nie? A już krzywe. Blat standardowo ma tam 83-84 cm, 115 wysokości, odjąć 10 centów, to mamy 105, okej, 105, a na takiej wysokości byłby blat, około 90, dobra, myślę, że jest w porządku, tu będzie dosłownie na 105 będzie ten, w sam raz 90, żeby był nad blatem, git. Od razu te przewody przytwierdzę. Tak, żeby trochę odstawał, bo tu będzie puszka. Myślę, że tyle będzie w porządku. I z drugiej strony będzie tak samo. Tak, będzie git chyba. Tak uważam. Fajnie mi się to tnie nożycami do metalu. To sobie zakładamy na przewód. O, okręcamy i jest na przewodzie. Patent nie jest głupi. Powiedziałbym, że wręcz fajny, bo można kabelem przesuwać i nie trzeba wtedy gipsu. O, i patrzcie. Zarąbiste. Tak. O, wychodzi. No nie, czyżby za grube wiertło jednak? No tutaj się ładnie trzyma, ale tu? Co to za popelina? To się nawet nie chce trzymać. Chyba cieńsze wiertło trzeba. Dobra, i patrzcie. No nie, no. Petarda. Nie trzeba nic gipsować, żadnych gwoździków, tylko chyba cieńsze wiertło, żeby to się lepiej trzymało. I kolejny przewód już strzaśniemy na piątkę, bo ta szóstka jakaś taka za luźna. Tu drugi. Trzeba sprawdzić jeszcze, na jakiej wysokości powinien znajdować się okap, tak, żebym ja nie trzaskał łbem, bo on będzie też odstawał. Okap chyba będzie 40, o, chyba 40, czyli ja będę mógł tutaj teraz jeszcze walnąć łbem, a przydałoby się tak zrobić, żebym ja nie... O tak, płyta będzie 60, kurde, nie, no na pewno to takie duże? A może? To tak, czy ja stoję tutaj i jeszcze 40 tutaj, a nie, to nie walnę. Ale jakbym chciał 60? To bym walnął. O, panie. Nie no, takich okapów to chyba nie ma. 60 okap. Tutaj to bym walnął na bank z bani. To wyżej. 1,90 m, to wypuścimy trochę więcej kabla. Tak, żeby był 1,90 m okap. To trzeba po prostu troszeczkę więcej kabla. Tutaj ostatni ten. Mucha. Po chwili namysłu stwierdziłem, że jednak na okap założę 1,5, no bo to nie ma sensu, żebym ja tracił 2,5 na okap. Okap nie bierze nie wiadomo ile prądu, to ma tylko wentylator. Więc kładziemy 1,5. Tu walniemy sobie taki długi dzyndzel. O nie! Piątka wiertło to już za ciasne. No nie, nie wejdzie, trzeba poprawić szóstką. Patrzcie, popelina. O! No teraz się jakoś lepiej trzyma. Zakładamy sobie kolejne. Trochę krzywo widzę, że puściłem, ale nic nie szkodzi. To będzie zakryte. Ale bardzo mi się podoba to. To jest mega przydatne, nie? O panie, troszeczkę slalomem idzie. Mogłem od poziomicy zrobić kreskę. Będę pamiętał na przyszłość, bo tak trochę pod kątem mi to zajeżdża. Ale jest git. Ucinamy. Najwyżej dziadek mi opierdzieli. Tyle. Już dwa przewody mamy położone. Kurczę, leci. Teraz ciśniemy 2,5 po ścianie, tylko to już by się przydało, żeby to jakoś ładnie było, równo. O! Mam idealny pomysł, tylko marker się przyda i poziomica. Albo jeszcze lepiej, przecież ja mam laserową poziomicę. Przecież jak ja to na laserową zrobię, to będzie wyglądało jakby to serio profesjonalista robił. Patrzcie, ale będzie luksus teraz robota szła. Nie, to będzie zajebiste. Mamy tutaj poziomicę laserową. Pięknie. 44. Ej, a tutaj 48? Co jest grane? Co? Tu jest aż taka krzywa podłoga? Tu od ziemi jest 45, a tam 48. No dobra, podłoga jest krzywa, bo poziomica laserowa jest prosta. Kurde, więcej, cały tynk odpada. No i tu będzie pod zmywarkę, więc tutaj... No tak, chwila, gdzie będzie zmywarka? Oła! O! Jakie gorące! O kurde, ty, poparzyło! Gówno jedne. Tu będzie zlew. Tu jest zlew, chwila. Aj, to teraz trzeba wszystko
na nowo, tam są drzwi, tu będzie do końca blat. Ile tu jest? 190. To zróbmy, że 180 będzie blat się zaczynał. Tu mamy 10, 40 szafka tutaj i od 40 80 pod zlewem. Ok, i tutaj by była obok zmywarka. Tu by się zaczynała zmywarka, 60 zmywarka. Oj, nie może tak być. Nie, zmywarka 40. O rany. Jeszcze raz, tu będzie odstawało 60, bo blat, czyli dotąd blat. Nie no, to z dupy wszystko jakoś. Co ja tu w ogóle myślę? Ale ja to z dupy, kurde, organizuję. Nie wiem, proszę państwa, teraz. Miałem to wcześniej jakoś tam zorganizowane, tylko myślami i zapomniałem. 60, no bo zmywarka nie może się otwierać na piekarni. Ona by musiała być, to żeby było tak. Jeszcze raz, odtąd policzymy. Gdzie jest marker? Przyda się. Policzmy tak, przy ścianie szafka 40, tu mamy 40, znaczy trzeba policzyć 40, bo tak, regips pójdzie, to tutaj trzeba policzyć 42. Okej, odtąd zmywarka 40, czyli tu 40 zmywarka, bo niepotrzebna 60 taka duża, 40 będzie w porządku. Teraz 80 cm szafka na zlew, czyli tak, 80. Ej, nie, to będzie git. 80, idealnie będzie zlew po środku, więc w porządku, 80. I teraz, żeby to miało sens. Skoro tu będzie zmywarka, no to w sumie kontakt. Chyba dam kontakt, że będzie pod... Nie, pod zlewem się nie daje kontaktów, nie? Tak nie za bardzo. Nie podoba mi się to. To tu zrobimy gniazdko. To będzie w szafce od zlewu na rogu pod zmywarę. To doprowadzamy do tego momentu kabel. Teraz prowadzimy sobie przewód. Nie no. Profesjonalna robota. To mi się podoba, tak mogę działać. I tak, czyli tu będzie, ale sobie walniemy troszeczkę dłuższy, bo cholera wie. Może coś jednak będzie gdzieś trzeba przesunąć. Damy sobie taki przewód. O, tu na razie to zostawiamy, te łączenie. Tu będzie trzeba, bo tu będzie włącznik. Włącznik schodowy. Tu i tu jest rowek, żeby poprowadzić kabel. Tu na włącznik. Albo tędyk. O, żeby połączyć, żeby zrobić ten schodowy. Może to później zrobię, to zostawię, będę musiał podpytać dziadka. Albo nie, inaczej, weźcie, napiszcie mi, bo w zasadzie nie mam pojęcia, jak to zrobić. Czy poprowadzić ten dyk górą przez sufit i tutaj do tego, czy ten dyk tu i tu. Bo tak się chyba robi schodowe włączniki, tak? Tutaj jeszcze przydałoby się ten przewód przyczepić prosto do góry, żeby sobie szedł. No i w zasadzie teraz to zrobimy i na górze go przytwierdzimy. I teraz tak, żeby to szło sobie prościutko, szczepimy sobie, bo to jest przewód, który idzie na górę i z niego będzie prąd na tą ścianę całą na górze. On się trzyma, teraz trzeba pójść do góry. Jest tu trochę syf, trochę do dupy światło, ale działać się da. Tu mamy przewód i go trzeba tutaj wyprostować. W tej puszce będzie rozgałęzienie, żeby kabel szedł w tą stronę i żeby kabel szedł w tą stronę na kontakty. Tu uwalniamy jeszcze jeden. Troszeczkę krzywo go przyczepiłem, ale jest git. Chyba też puszczę kabel od razu po ścianie, tam gdzie mają być gniazdka. Są pozaznaczane chyba. Właśnie nie pamiętam, czy zaznaczałem teraz. Tak, jest. No co, no w zasadzie trzeba to zrobić, nie? Nie ma, że boli. Ale tutaj gorąco. Czapkę sobie zdejmę. Nie, chwila, co jest grane? Teraz mnie to zastanawia. Co tu jest, kurde, krzywe? Czy tu są krzywe ściany, aż tak? Że to tak niby nierówno idzie? Ja pierniczę. Kto to tak zrobił? Patrzcie na tą kreskę. Poziom jest tyle pod linią, pod wylewką, a patrzcie tutaj, coraz wyżej to idzie ta kreska. Tu już jest, no słabo widać, bardzo słabo widać, tu już jest na. Robimy na takiej wysokości, tak jak zrobiłem, będzie w pytkę. Tu tak samo, tu zrobimy sobie taki troszeczkę dłuższy przewód. Myślę, że tyle styknie, takie 20 cm, spokojnie, może nawet więcej niż 20. I teraz lecimy. Fajna robota. Jest to proste, nawet ja to zrobię, więc nie musicie się o mnie martwić. Okej, tu będzie puszka, więc damy przewodu gdzieś tyle. Tyk. Zostaw suba. Co powiedziałeś? Zostaw suba. Co? Pamiętaj, zostaw suba i lajka. Nic cię to nie kosztuje, a mi pomożesz i to bardzo. Pewnie fajnie ci się ogląda, nie? Ale już nie subskrybujesz. Nie fajnie. To jest bardzo smutne. 90% z was nie subskrybuje kanału. Co jest bardzo przykre, bo fajnie jakbyście subskrybowali.
Wtedy na pewno będziecie widzieć odcinki, nie pominą was, bo wam będzie wyskakiwało powiadomienie, że słuchajcie, Hubert Cupak dodał film z remontu. Będziecie mieć informacje, jak zostawicie subskrypcję z dzwoneczkiem, do czego was bardzo zachęcam, na pewno wam się to przyda. Skąd niby byście wiedzieli, jak położyć takie kable, jakbyście mnie nie subskrybowali z dzwoneczkiem? No nie wiedzielibyście, dlatego warto. I warto zostawić łapkę w górę, pamiętajcie. Tu będzie kolejne gniazdko, więc też trzeba uciąć kabel. Przewód, tak wiem, przewód. O, nie no, ja tylko przyczepiam i się pocę. Przecież tu będzie dramat w lato coś na górze robić. Dobiegamy do końca. Ostatnia spinka. Nie wiem, jak to się nazywa spinka. Jak zwał, tak zwał. Więc tą stronę mamy zrobioną. Jezu, jak to się sypie. Dramat. Ale będzie sprzątania. Najgorsze. Nienawidzę sprzątać. W sumie przydałoby się od razu te otwory wystukać. No bo po co mają tak systać? Kabla jeszcze trochę zostało, ale jest go niewiele. Zastanawiam się to, czy mi w ogóle starczy ta reszta. Muszę jeszcze tutaj całą ścianę. Na dole, na siłowni, jeszcze jeden pokój i w łazience. Może być ciężko, żeby to starczyło. Nic się nie stało? Proszę Państwa, w sumie jeszcze, jak są okna, te kliny zostają sobie tutaj. Tu i tu zostawiam te kliny, żeby po prostu sobie zostały na stałe. Niech sobie będą. Muszę je czymś uciąć. Trzeba je jakoś upierdzielić. I w zasadzie w drzwiach to samo. Kliny sobie zostawiam wszystkie. Jeszcze jest tu, tu dwa i tu. Tak samo w pozostałych oknach. Tylko nie wiem za bardzo, czym to zrobić. Teraz czym uwalić te kliny? O, mam pomysł. Ale to będzie akurat, sądzę, bardzo dobry pomysł. Nie mam żadnej piły. Rozwiercę i urwę. No, perfekt. Genialny pomysł, nie? I patrzcie teraz. Jak się nie ma sprzętu, trzeba jakoś sobie radzić. Petarda. Najprostszy sposób w sumie. Jeden cios. O nie. Cały pęk. No chujowy cios. No nie, ej, cały wyszedł. To mi się nie podoba, bo powinien tutaj być klin. Nie, wsadzamy go z powrotem. No, tak nie miało być. Miało być pięknie, a wyszło jak zawsze. Klin jest? Jest. Kurde, to musi być po prostu szybkie jebnięcie. Kurde, dlaczego? Gówno. No nie no, psuje mi piankę. Już mi to zaczyna drażnić. No, myślałem, że to będzie dobry pomysł. Ale już się zdenerwowałem. No i gówno jedne, luźny patyk przez to jest. No tego już nie wbiję, bo się zaczyna robić grubszy. Ten się poluzował. Ogólnie niby taka głupota patyk, nie? Ale zepsuł mi humor. Gnój jeden. No i jest luźny, a nie miał być. Zostawiam go tak na razie, niech sobie tak będzie luźny. Jak ten też się poluzuje, to już będę zdenerwowany, nie? Więc lepiej niech się pilnuje. Śmieć. Niech tylko mnie zdenerwuje, nie? Przysięgam, że jak mnie zdenerwuje, to na dzisiaj koniec odcinka, bo nie będzie mi się chciało nagrywać, nie? Dwa palec sobie o mur obtarłem i skórę zdarłem. Ja pierdziczę! Jak się jest zdenerwowany, lepiej nic nie robić, nie? Bo już są tego efekty. Tu palec, tu coś, zaraz coś rozwalę. Dobra. Szczęście w nieszczęściu, że patyk poszedł, nie? Bo już bym nie nagrywał. Bierzemy to, przecinaka i trzeba piznąć. Już mi się humor trochę poprawił. Kurde, do oka mi coś wpadło. To wy. Ale cringe. Niestety, ale znowu mi mikrofon padł, więc macie tutaj szybko w przyspieszeniu pokazane, co i jak robić. Na dzisiaj to tyle. Pamiętaj, zasubskrybuj z dzwoneczkiem i zostaw lajka.